Marek znalazł się w szpitalu. Tak. Pobiłeś Marka? Marka, słuchajcie, nie, no to nikt się nie porozumieje, to on zaczął. A my skończymy, masz się gościu. Słuchajcie, ja mu chciał swoją dziewczynę mieć, rozumiecie to? Słuchaj, Marek jest teraz w szpitalu, coś musi za to beknąć. I to będziesz ty właśnie, gościu. W jakim szpitalu, ty? Tak, żeś go kurwałamał, że aż mu coś kurwa strzeliło. A teraz my przyje... tobie. Ale poczekajcie, on wyszedł z tobą na własnych siłach. Ale ty już nie wyjdziesz. Spokojnie, to jest monitoring. I bardzo dobrze, będzie pamiątka z uklepu tego gnojka. Dobra, chodźcie, chodzaczki, raz jak chodźcie. Nie, ja dzwonię do policji. Nie, chodź. Chodźcie. Dzwonię na policję. Dzwoń na policję. Halo, dzwonię z Lombardu na dzisiaj. Mamy tutaj napaść. Szybko, bo oni go zabiją. Wycofałem się z Lombardu nie dlatego, że się bałem, tylko żeby nie było strat. Ci goście byli nieźle nabuzowani. Właśnie, gościu! A jak się tu gminie? Co gminie? Co gminie? Parę przeciwiewał do szpitalu. Nie chcę, mój żon się odbawia jego dziecko, nie rozumiesz? Co? I tak się k***ujemy. Wyjazd. Wyjazd! Z miejscami poszło mi całkiem gładko, ale info o tym, że jeden gość trafił do szpitala i walczył o życie, mnie przeraziło. Wpakowałem się w kolejne kłopoty.